Oskarżony zmarł w dniu 25 maja 2014 roku. Powyższa okoliczność stanowi z mocy artykułu 17 paragraf 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Karnego negatywną przesłankę postępowania skutkującą jego umorzenie. Czy Wojciech Jaruzelski był człowiekiem, który z obcego nadania rządził Polską w latach 80., wcześniej był ministrem obrony narodowej i z tej racji ponosi współodpowiedzialność za masakrę robotniczą w grudniu 70 na Wybrzeżu, nie został osądzony przez sądy III Rzeczpospolitej, co jest jedną z największych porażek wymiaru sprawiedliwości dzisiejszej Polski. I to, co dziś się dzieje, to jest, wie pan, jakby dalszy ciąg tej kompromitacji sądu. No bo niby dlaczego całe społeczeństwo ma być informowane o tym, że następuje łaskawe umorzenie, prawda? I to oni jak gdyby próbują zdjąć z siebie to odium przeszłości, te zaniedbania albo te świadome działania, które trwały kilkanaście lat.